Cześć Olu, w imieniu Grupy Projektowej Sztuka Zrozumienia pragnę Ci serdecznie podziękować za wyrażenie chęci przeprowadzenia z nami wywiadu. Na samym początku poprosiłabym Cię o powiedzenie kilka słów o sobie. Już od pierwszego wstawionego filmiku spotkałam się z niesamowitym odbiorem ze strony innych ludzi. Mój pierwszy filmik dobił kilkaset tysięcy wyświetleń w kilka godzin. Wtedy nie wiedziałam, o co chodzi, ale później zobaczyłam potęgę internetu. Ludzie zaczęli mi życzyć wszystkiego co najlepsze i mówili, że będą mnie wspierać, że wydaje się sympatyczna i w ogóle sprawiali mi bardzo dużo komplementów, których ja w życiu nie potrafiłabym w tamtym momencie sobie powiedzieć. Myślę, że to był taki moment, w którym poczułam, że po prostu coś się trzeba zmienić i coś chcę zmienić. Dlatego brnęłam w to dalej i jestem w tym miejscu, w którym jestem. I aktualnie jestem jedną ze szczęśliwszych osób. Olu, jesteś aktywna w mediach, gdzie swój przekaz skupiasz na szerzeniu wiedzy w temacie zdrowych relacji z jedzeniem. W swoich materiałach przedstawiasz zmagania z anoreksją oraz jak powoli powracasz do sił. Powiedz nam kilka słów o, jak sama ją nazywasz, fałszywej przyjaciółce, anoreksji. Przedstaw nam na tyle, ile jesteś w stanie oczywiście, jak ona sama tobie wyrządziła krzywdę. Na anoreksję zachorowałam, gdy byłam w trzeciej klasie gimnazjum. Byłam wtedy akurat w szkole baletowej. I z początku nie docierała do mnie myśl, że mogę być chora na anoreksję. Myślałam, że to jedynie taki epizod jakiś, który wmawiam sobie, że po prostu chcę być szczuplejsza i żeby nie pasuje mi moje ciało. I akurat w tamtym momencie w swoim życiu byłam samotna, bo w szkole nie czułam się bezpiecznie, równocześnie w domu nie czułam się bezpiecznie, ponieważ każdy miał swoje problemy i ja nie chciałam nikomu wchodzić na głowę, więc anoreksja była też formą dla mnie ucieczki. I czasami właśnie mówię, że anoreksja to nie tylko anoreksja, jest to fałszywa przyjaciółka, jest to ucieczka, jest to więzienie, jest to bagno. Naprawdę anoreksję można identyfikować w naprawdę przedziwnych i tak naprawdę prawdziwych nazwach, ponieważ sama ona wyrządza każdemu z nas inną, ale na tą samą skalę ogromną krzywdę. Mi z początku zaczynała odbierać znajomych, później moją pasję, jaką wtedy było taniec, ponieważ chodziłam do szkoły baletowej, jak wcześniej wspomniałam. Musiałam zrezygnować ze szkoły, nie musiałam, ale tak naprawdę nie miałam siły utrzymywać kontaktu z najbliższymi. Tak naprawdę z bardzo towarzyskiej i otwartej na świat osoby stałam się wrakiem człowieka. Autentycznie nie miałam na nic siły. Całe dni przesiadywałam w tym łóżku. Całe dnie po prostu jedyne, o czym marzyłam, to żeby po prostu zniknąć, żeby mnie tu nie być. Ja tak naprawdę przez te 4 lata, które choruję, uważam, że był to stracony czas. Dlatego aktualnie, pomimo tego, że nadal nie jestem w 100% zdrowa i myślę, że jeszcze sporo mi zejdzie, żebym mogła tak powiedzieć, to jestem zdrowsza i chcę w tym momencie odzyskać ten stracony czas, dlatego działam z podwójną albo potrójną siłą, jednocześnie rysując, jednocześnie nagrywając na TikToka, robiąc tajny projekt, o którym wiem na razie tylko ja i moi najbliżsi, robiąc naprawdę bardzo dużo rzeczy naraz. Czasami moi znajomi, których teraz mam, mówią mi, że Jery, Ola, jakim cudem ty masz na to wszystko siły, jak ty to robisz i jesteś tu i tam. A ja mówię, że mnie to po prostu cieszy i ja teraz uwielbiam robić dużo rzeczy naraz, ponieważ czuję, że anoreksja zabrała mi za dużo tego czasu i chcę go po prostu odzyskać. Anoreksja również odbiła się na moim zdrowiu poprzez łamliwe i suche bardzo włosy, już teraz są trochę lepsze. To samo tyczy się paznokci. W pewnym momencie jednakże byłam przestraszona o swoje życie. Pamiętam, było to w wakacje, już po tym jak założyłam TikToka, ale nadal nie walczyłam na tyle, ile byłam w stanie. Dopiero w wakacje poczułam, że nie mam już więcej czasu, ponieważ byłam co drugi albo co trzeci dzień w szpitalu, ponieważ bałam się, że to mój ostatni dzień. Zasypiałam mówiąc mamie, że dobranoc, nie płacz za mną, kocham cię, ale nie wiem, czy przeżyję jutro. To samo tyczyło się różnych rzeczy, różnych wyjazdów, bo nie byłam w stanie na nie jechać, ponieważ byłam za chuda, nie miałam na nic siły i to wszystko odbijało się bardzo na samej mnie. Ciągle mdlałam, ciągle bolała mnie głowa, ciągle były zawroty głowy. W pewnym momencie nawet straciłam zmysł czucia. Nie czułam, że czegoś dotykam. Było tego znacznie więcej, ale jest to dla mnie bardzo wrażliwy temat. Ale tak sobie teraz mówię, że Ola, tym bardziej jestem z siebie dumna, że jestem w tym miejscu, a nie innym, ponieważ aktualnie jestem bardzo dużym wsparciem sama dla siebie.
I dziękuję swojemu ciału, że przetrwało ze mną te tortury i że jest ze mną w tym miejscu i że dało mi tą ostatnią szansę. Realizujemy projekt społeczny mający na celu pomoc jak największej ilości osób w budowaniu silnych relacji pomiędzy nastolatkami i rodzicami na odwrót. Stąd nasze kolejne pytanie. Olu, czy uważasz rodzica za osobę, która ma realny wpływ na stan psychiczny swojego dziecka? I czy wsparcie ze strony najbliższych twoim zdaniem odgrywa kluczową rolę w walce młodego człowieka z jakimikolwiek zaburzeniami? Jak już wcześniej wspominałam, moje początki z choroby zaczęły się, kiedy moi rodzice postanowili się rozstać, dlatego oni mieli własne problemy, ja poszłam z moim rodzeństwem trochę na dalszy plan, pomimo tego, że nadal byliśmy dla nich najważniejsi, ale wiadomo, że odbiła się to w pewnym stopniu też na nas. I ja po prostu poczułam się w tym wszystkim samotna. Poczułam, że mogę działać na własną rękę. Chciałam może w pewnym stopniu zwrócić swoją uwagę. Chciałam po prostu poczuć się doceniona, że ktoś mi powie, że jesteśmy z ciebie dumni, coś ci się w końcu udaje. Jednakże pomimo tego wszystkiego, kiedy zaczęłam się głodzić, tak naprawdę torturować samą siebie, moi rodzice to widzieli i to oni jako pierwsi zareagowali. I pomimo tego, że naprawdę mieli sporo na głowie, oni postawili mnie na swoim pierwszym miejscu i z jednej strony, jej, odzyskałam to, co chciałam i byłam zadowolona z tego, że w końcu czuję się kochana, ale z drugiej strony to wiedziałam, że zabieram im czas i jeszcze bardziej czułam się winna. W początku bardzo wypierałam swoją chorobę i zajęło mi to kilkanaście miesięcy, by po prostu dać sobie wmówić, że po prostu jestem chora i że mam problem. Pojechałam do szpitala, oni zawsze byli przy mnie, odwiedzali mnie jak tylko mogli. Tak samo moi rodzice uzbierali ze mną i stworzyli ze mną zbiórkę charytatywną na leczenie w ośrodku w Malawie. Oni byli zawsze przy mnie, nigdy mnie nie zostawali. Tak samo mój tata, kiedy dostawał telefony w środku nocy, że dzwoniłam po prostu płacząc, że się boję, że po prostu jakimkolwiek problemem. Mój tata potrafił przejechać cały Poznań, całe miasto, by po prostu przy mnie posiedzieć, by zareagować i oni zawsze byli przy mnie. Ja po prostu zawdzięczam im całe swoje życie tak naprawdę, bo nie wiem, gdzie bym była, gdyby nie oni. W momencie, kiedy zostałam bez żadnych przyjaciół, bez żadnych rówieśników, to oni byli i stali się moimi najlepszymi przyjaciółmi. Bardzo ich za to kocham i nigdy nie będę w stanie wyrazić tego, jak bardzo zawdzięczam im tego, że po prostu ze mną przez ten cały czas byli. Po przeprowadzeniu ankiety na grupie rodziców nastolatków zauważyłyśmy, jak bardzo bagatelizowany jest problem dotyczący zaburzeń odżywiania. Mianowicie mniej niż połowa ankietowanych, bo tylko 25 na 55 rodziców, odpowiedziało, że problemy w tej sferze skłoniłyby ich do zagwarantowania swoim dzieciom pomocy. Jaki jest twój stosunek do tego typu odpowiedzi? Jesteś zdziwiona, czy wręcz przeciwnie? I skąd twoim zdaniem wynika taki stosunek rodziców w tej kwestii? Żyjemy w czasach, w których postrzeganie zaburzeń odżywiania troszeczkę się zmienia i właśnie ja, działając w internecie, chcę zmienić to postrzeganie innych, nie tylko moich rówieśników, ale też starsze osoby, że ten problem, jak oni błędnie mogą uważać, nie jest przez nas wymawiany. Nie jest to nasze głupie nastoletnie życie, w którym my po prostu sobie obzorowałyśmy, że chcemy być modelkami, chcemy wyglądać tak jak na zdjęciach i po prostu chcemy się głodzić od tak. Nie! Anoreksja i wszystkie inne zaburzenia odżywiania są to choroby. I są to choroby psychiczne, których nie można bagatelizować. Świadczy o tym na przykład bardzo ogromna ilość umieralności osób właśnie wynikających z zaburzeń odżywiania. Ponieważ każdego dnia jedna z nas odchodzi, bo po prostu nie daje rady i nie ma siły walczyć, boi się, bo to jest za silne. Moim czułym punktem wciąż i nadal, myślę, że przez długi czas będzie, będą komentarze, które zamiast nam pomóc, zamiast delikatnie podejść, porozmawiać, bo rozmowa jest w tym wszystkim bardzo ważna, albo po prostu usiąść i zjeść posiłek razem, oni nadal będą mówić, po co to robisz, albo, ale ty jesteś egoistką, krzywdzisz wszystkich, nie jesteś pępkiem świata i ogarnij się w końcu, po prostu zacznij jeść. To są komentarze, które zawsze będą na mnie działać, bo po prostu nie wierzę w to, że ludzie potrafią tak bardzo być obojętni wszystkim zaburzeniom psychicznym, nie tylko na tle zaburzeń odżywiania, wszystkim innym, że bardzo, bardzo to bagatelizują, a tak naprawdę jest to wołanie o pomoc. Może po prostu zastanówmy się, jak możemy pomóc, jak możemy porozmawiać, jak dodać chociaż trochę uwagi tej osobie, zamiast obwiniać ją za wszystko, czego sama nie jest winna. Olu, opierając się na własnych doświadczeniach,
Co poradziłabyś nastolatkom, którzy boją się rozmawiać o zaburzeniach odżywiania ze swoimi rodzicami? Jak przekazać swoje odczucia tak, żeby być w pełni zrozumianym przez rodzica? I czy podzielasz nasze zdanie, że taka rozmowa jest niezwykle ważna? Rozmowa w tym wszystkim jest, myślę, że najważniejsza. Wiem, że młodzi ludzie boją się rozmowy ze starszymi i boją się tego, że po prostu będą wyśmiani, że po prostu znowu będą osądzani, że nie dostaną pomocy, tylko jak już wcześniej wspominałam, zostaną skrytykowani i poczują się oni sami ze sobą jeszcze gorzej. Jednakże myślę, że rozmowa powinna wyniknąć z obu stron. W moim przypadku do rozmowy zachęcili mnie wpierw rodzice, jednakże gdy nie macie takiego szczęścia, jakie ja miałam. Po prostu myślę, że najlepszym sposobem będzie wylanie wszystkich kart na stół i powiedzenia, że ja sobie wszystkie o nie wmawiam. Ja naprawdę chcę żyć. Ja chcę żyć, bo pomimo tego, że nie czujecie czasami, pomimo tego, że anoreksja zabiera wam każdą chęć życia, to mówić, że po prostu się boicie i że robiąc to, chcecie to zrobić przede wszystkim dla siebie, że potrzebujecie pomocy. Kiedy inne osoby pytają się mnie, jak zacząć rozmawiać z rodzicem, jak im to powiedzieć, żeby ich nie wyśmiali, żeby na nich nie byli jeszcze bardziej źli, to ja po prostu mówię, że mają być przede wszystkim z nimi szczerzy. Opowiedzieć im jak największą ilością szczegółów, co dzieje się w waszej głowie i nie bojąc się o to, że rodzice was wyśmieją albo zbagatelizują problem. Jeżeli tak będzie, to szukajcie pomocy na innym tle. Idźcie do psychologa w szkole, idźcie do psychologa na własną rękę albo po prostu porozmawiajcie z najbliższymi dla was osobami i naprawdę szukajcie tej pomocy. Ale pamiętajcie, że nic nie będzie dla was tak pomocne i nikt za was nie wygra tej walki i to tylko wy, tylko i wyłącznie wy sami potraficie zmienić swoje życie i potraficie sprzeciwić się chorobie. Pamiętam, że w momencie, kiedy ja już zrozumiałam, że jestem chora i chciałam, by rodzice bardziej mnie zrozumieli, podsyłałam im masę artykułów czy materiałów dostępnych w sieci, które mówiły, czym tak naprawdę są zaburzenia odżywiania. Były to różne też wywiady z anorektyczkami, które tak naprawdę mówiły, co siedzi w ich głowach i tak naprawdę w momencie, w którym oni zauważyli, że to nie tylko ja w mojej głowie się to dzieje, oni jeszcze bardziej wierzyli, że taka choroba może istnieć i to nie jest moja wina, bo zaburzenia odżywiania istnieją od bardzo dawna, ale dopiero od niedawna nie boimy się o nich mówić. Dlatego podsumowując, na początku szczera rozmowa, mówienie wszystkiego, co wam leży na sercu. Później, jeżeli to nie działa, rozmowa z inną osobą, inną bliską dla was osobą. A następnie podsyłanie tych wszystkich artykułów. W internecie jest tyle rzeczy, które może naprawdę wam pomóc. Są również elementy świata internetu, w których na pewno nie dostaniecie pomocy i powinniście ich unikać szerokim łukiem. Ale są też tam gdzie cenne artykuły, które mogą tak naprawdę uratować wasze życie. Więc czerpcie z tego jak najwięcej. Ja tak zrobiłam i jestem w tym miejscu, a nie innym. Niestety domyślamy się, że na swojej drodze walki z chorobą spotkałaś się z krzywdzącymi, a może nawet w swoich oczach niedopuszczalnymi komentarzami. Olu, powiedz nam, w jaki sposób zareagować, kiedy dostrzegamy u kogoś jakikolwiek problem? W jaki sposób komunikować się tak, aby postarać się pomóc, jednocześnie nie zniechęcając do rozmowy? Od jakich komentarzy się wystrzegać? Oczywiście, że podczas mojej choroby spotkałam się z naprawdę niedorzecznymi komentarzami kompletnie nieznanych mi, nieznaczących w tym momencie osób. Byli to na przykład moi nauczyciele, byli to przypadkowi ludzie z galerii. Pamiętam zeszłe wakacje, że w moim najgorszym stanie poszłam do galerii ubrana, wiadomo, w krótkie spodenki i pod koszulek, bo było mi zwyczajnie gorąco, ciepło, pomimo tego, że to rzadkość, kiedy anorektyczkom jest ciepło. Ale mi było ciepło, bo było bardzo gorąco. Poszłam do galerii, poszłam do toalety, umyłam ręce i widzę odbijające się dwie panie w lustrze, które patrzą się na siebie, patrzą na mnie bardzo dziwnym i oceniającym wzrokiem. One myśląc, że ja ich nie słyszę ani nie widzę w odbijającym lustrze, spojrzały na siebie i powiedziały, jakby chciała, a nie mogła. Było to dla mnie krzywdzące, ponieważ ja nigdy nie chciałam chorować. Może na początku okej, ale gdy byłam bardziej świadoma swojej choroby, nie chciałam chorować, ale po prostu czułam się bezsilna. Czułam, że ja nie dam rady, że to jest silniejsze ode mnie. I w momencie, w którym inne osoby zamiast powiedzieć hej, może tobie jakoś pomóc, albo po prostu mnie zlekceważyć, co byłoby dla mnie lepsze, to one jeszcze mnie oceniały i jeszcze bardziej krytykowały i sprawiły, że czuję się ze sobą gorzej.
Bardzo doceniałam w najgorszym momencie choroby to, gdy na przykład moi znajomi nie mówili mi i głupich komentarzy typu ty znowu nie jesz, o jery, ta najchudsza, albo chodź naprzód, bo najchudsza, najmniejsza nigdy jej nie widać. Nie, przede wszystkim nie zwracamy uwagi na kompletnie, na sylwetkę, nie mówimy żadnych komentarzy, bo mówiąc, że jesteśmy za chude, my czerpiemy z tego wtedy satysfakcję, mówiąc, że nam się przytyło, od razu wracamy do punktu wyjścia, więc nie poruszamy w ogóle jak najmniej tematu wagi, sylwetki, bo naprawdę musimy sprawić, by ten świat stał się dla nas jak najbardziej obojętny. Którą rzeczą, za którą byłam chyba najbardziej wdzięczna moim bliskim oraz przyjaciołom, których w tamtym momencie nie miałam za dużo, było to, kiedy sami proponowali mi zrobienie posiłku przez nich albo wyjście na restaurację i w momencie, którzy oni zabierali całą kontrolę ze mnie i mówili, że okej, ty teraz nie decydujesz o tym, co będziesz jeść, teraz to my będziemy decydowali. W tamtym momencie polegałam na nich, a nie na sobie i naprawdę bardzo im za to dziękuję. By nie zniechęcić jakiejś osoby chorej do rozmowy, przede wszystkim nie poruszajcie tematu wagi. To jest oczywiste. Nie poruszajcie tematu, jaka ona to jest niesamowicie chuda i jaka ona jest winna za to, że choruje. I dlaczego ona uważa, że jest pępkiem świata i wszyscy muszą zwracać na nią uwagę. Nie. Nie zrzucajmy żadnej winy na osobę chorą, bo ona nie jest niczemu winna. Ona chce pomocy, której potrzebuje, ale na początku musicie sprawić, by ona była w stanie wam zaufać. Jest to normalna osoba, która potrzebuje miłości, która potrzebuje trochę uwagi i która potrzebuje wylać całe swoje myśli wam i czujcie się naprawdę wyróżnieni, kiedy taka osoba się wam zwierza, bo ona to świadczy o faktycznie zaufaniu. Ona docenia to, że jesteście z nią. Kiedy ja mogłam poczuć się tak samo przy różnych osobach, było to dla mnie niesamowicie ważne i kluczowe. I tak naprawdę dzięki tym wszystkim osobom, które mówiły mi takie rzeczy, które naprawdę były w stanie mi pomóc, które mnie wspierały i mówiły, że waga nie jest żadnym wyznacznikiem mojej wartości, dopiero po jakimś czasie, przypominając sobie te wszystkie komentarze, stwierdziłam, okej, czas działać. Czas działać, ja wszystko wiem. Wszystko wiem, że jestem super, że jestem wyjątkowa i że nic nie jest w stanie podważyć tych słów, ponieważ oni mi tak długo je wmawiali, że zaczęłam po prostu w nie wierzyć i po prostu zaczęłam działać. I jestem z tego ogromnie dumna. Olu, na zakończenie chciałabyśmy zapytać, czy masz do przekazania jakąś wiadomość dla naszych beneficjentów? Dlaczego twoim zdaniem warto budować silną relację ze swoimi rodzicami i głośno mówić o swoich problemach? Dla wszystkich odbiorców tego projektu chciałabym powiedzieć, że słuchajcie, zaufajcie. Może nie wydaje wam się w tym momencie to najlepszym pomysłem, ponieważ macie okropne i najgorsze relacje z najbliższymi, ale czemu nie spróbujecie? W moim przypadku zaburzenia odżywiania, co jest niestety w pewnym stopniu ich plusem, bardzo poprawiły moje relacje z rodzicami. Może na początku było ok, to była taka sinusoida tak naprawdę. Na początku mojej drogi chorowania było nijako, później gdy oni mi zaczynali pomóc było super, później gdy miałam nawroty choroby było już gorzej, bo po prostu oni byli bardzo zmęczeni, jednakże nadal chcieli mi pomóc, a teraz kiedy oni widzą, że ja naprawdę coś robię i że nie stoję w miejscu, oni są ze mnie super dumni i naprawdę bardzo mnie wspierają, kiedy nadal, jeżeli mam gorszy dzień, oni ze mną będą. I słuchajcie, wy też jesteście w stanie znaleźć takie osoby. Nawet jeżeli wątpicie w swoich rodziców, to spróbujcie. A jeżeli nie znajdziecie wsparcia w nich, to słuchajcie, na tym świecie jest 7 miliardów ludzi. Zawsze znajdziecie kogoś, kto będzie w stanie wam pomóc. Ja między innymi chcę dla wszystkich jak najlepiej i jeżeli potrzebujecie takiego wsparcia, napiszcie do mnie. Ja naprawdę chcę wam pomóc i po to jestem. Po to jestem, byście tak jak ja w pewnym momencie nie czuli się samotni. Zawsze będzie ktoś, komu będzie na was zależeć. Musicie po prostu sami zacząć w to wierzyć i przyjmować tą pomoc, nawet jeżeli wydaje się dla was ona w tym momencie po prostu bezużyteczna. Bardzo serdecznie dziękujemy Olu za udzielenie wywiadu. Mamy nadzieję, że dotrze on do jak największej ilości młodych osób, które poszukują wsparcia w budowaniu zdrowych relacji z rodzicami, z jedzeniem i zmagają się z jakimikolwiek problemami.